Witajcie. Nazywam się Anna Chnydziuk-Stefan. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Opolskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. W dzisiejszym odcinku Dziecięcej Politechniki Opolskiej chciałbym Wam opowiedzieć o niesamowitych właściwościach materiałów, a także zaprezentować część tych właściwości poprzez krótkie doświadczenia. Pierwszym materiałem, o którym Wam opowiem, jest ciecz ferromagnetyczna. Jest ona rodzajem inteligentnej cieczy magnetycznej. Składa się z cząstek substancji takie jak magnetyt o właściwościach ferromagnetycznych, których średnice są bardzo, bardzo małe, mianowicie rzędu kilku nanometrów. Dla przypomnienia, nanometr jest to 1 miliardowa metra lub inaczej mówiąc 1 milionowa milimetra. Te niewielkie cząstki umieszczone są w tak zwanej cieczy nośnej. Ciecze ferromagnetyczne są to materiały, które nieznacznie zmieniają swoje właściwości rheologiczne poprzez oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego. Do właściwości rheologicznych materiałów zaliczamy lepkość dynamiczną czy granicę płynięcia, które w cieczach ferromagnetycznych zmieniają się pod wpływem działania pola magnetycznego. Kolejną cechą tych materiałów jest to, iż nie ulegają sedymentacji oraz agregacji, dzięki temu, iż ich cząstki pokryte są czynnikiem powierzchniowo-aktywnym, tak zwanym surfaktantem. Właściwości rheologiczne, o których wspomniałam, mogą różnić się w poszczególnych rodzajach cieczy ferromagnetycznych i będą uzależnione od takich parametrów jak objętościowy udział cząstek magnetycznych w cieczy, właściwości magnetyczne materiału, z którego wytworzone są cząstki, rozmiar cząstek materiału, czy też właściwości pola magnetycznego oddziałującego na ciecz. To, o czym właśnie powiedziałam, może wydać Wam się nieco skomplikowane, dlatego postanowiłam zaprezentować Wam zachowanie się cząstek w cieczy ferromagnetycznej poprzez proste doświadczenie. Przy jego wykonaniu poproszę o pomoc moich synów Roberta i Tomasza. Umieścimy ciecz ferromagnetyczną w zewkach i będziemy na nią działać polem magnetycznym. Bardzo, to jest zlewka dla Ciebie i dla Ciebie. To są dwa różne magnesy. Proszę, to jest magnes neodymowy. Umieściliśmy ciecz ferromagnetyczną w zlewkach. Będziemy na nią oddziaływać polem magnetycznym wytworzonym poprzez dwa różne magnesy. Zauważcie, że ciecz w spoczynku bez oddziaływania na nią pola magnetycznym wygląda jak zwyczajna ciecz. Wynika to stąd, że wektory momentów magnetycznych cząstek w cieczy nośnej przy braku oddziaływania pola magnetycznego przyjmują przypadkowe kierunki. Natomiast działając na nie natężeniem pola magnetycznego doszło do polaryzacji i przemieszczenia zawieszonych drobin, a wraz z nimi do zmiany objętości cieczy. Inaczej mówiąc, pod wpływem natężenia pola magnetycznego następuje uporządkowanie momentów cząsteczek zgodnie z kierunkiem natężenia pola magnetycznego. Z kolei po przekroczeniu progu natężenia pola magnetycznego dochodzi do wewnętrznej indukcji w materiale i do utworzenia na jego powierzchni sieci geometrycznych wzorów, których układ ulega zmianie wraz ze zmianami pola magnetycznego, temperatury i innych parametrów płynu. No dobrze, w takim razie wiecie już, jak naukowo można wytłumaczyć zjawisko oddziaływania pola magnetycznego na ferrofluid. Zobaczyliście także, jak piękne geometryczne wzory można uzyskać dzięki przyłożeniu magnesu do cieczy ferromagnetycznej. Zastanówcie się, gdzie w takim razie można by było skorzystać z tych niezwykłych właściwości. Może macie jakieś pomysły? Jak najbardziej, no, pewnie nasuwa Wam się tutaj myśl, że w jakichś instalacjach artystycznych jak najbardziej taki kształt uzyskanych kolców jest dość ciekawy, stąd wizualne wrażenia mają charakter wręcz artystyczny. Natomiast ciecze ferromagnetyczne znajdują zastosowanie przede wszystkim jako uszczelnienia, czyli w urządzeniach, w których mogłyby tym samym poprawić ich parametry, wypełniając szczeliny powietrzne, na przykład w głośnikach. Dzięki swojej funkcji smarującej doskonale sprawdzają się także przy wspomaganiu pracy łożysk, zwiększając ich obciążalność bez wpływu na ich żywotność. Innym ciekawym przykładem wykorzystania cieczy ferromagnetycznej jest próba zbierania przy jej pomocy zanieczyszczeń z powierzchni zbiorników wodnych.
Chodzi o takie zanieczyszczenia, które trudno jest usunąć poprzez inne powszechnie dostępne metody, na przykład oleiste plamy pochodzące z wycieków ropy naftowej. Ciecz ferromagnetyczna wpuszczana jest do zanieczyszczenia, z którym się miesza. Następnie przy przyłożeniu pola magnetycznego możliwe jest zebranie tak powstałej mieszaniny cieczy ferromagnetycznej i plam oleistych i oczyszczenie w ten sposób zbiorników wodnych. Jakiś czas temu pojawił się nawet pomysł usuwania mikroplastiku z wody poprzez zastosowanie podobnej zasady działania, to jest wyłapywania go za pomocą utworzonej mieszaniny i odseparowania jej z wody. Zastosowanie jest wszechstronne, szczególnie jeśli chodzi o ochronę naszego środowiska naturalnego i jestem przekonana, że niejednokrotnie nastąpią nowe odkrycia nad możliwością zastosowania tego ciekawego materiału. A czy wiecie, że nawet NASA upatruje zastosowanie ferrocieczy jako uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ruchomymi elementami w konstrukcjach wysyłanych w przestrzeń kosmiczną? Kolejnym materiałem, którego właściwości chciałabym Wam zaprezentować, jest nitinol. Jest to rodzaj inteligentnego materiału z pamięcią kształtu. Oznacza to, że możemy go dowolnie wyginać, a po podgrzaniu powróci do pierwotnego kształtu. Z naukowego punktu widzenia powiedzielibyśmy, że zachodzi w nim odwracalna, termosprężysta przemiana martensytyczna. Skąd wzięły się takie właściwości? Nitinol jest stopem dwóch metali, mianowicie niklu i tytanu, o przybliżonym procencie atomowym każdego z tych pierwiastków. Stąd wywodzi się jego nazwa, gdyż nitinol to akronim NI od niklu, TI od tytanu oraz NOL od skrótu nazwy laboratorium badawczego, w którym po raz pierwszy odkryto jego właściwości, a było to w Stanach Zjednoczonych w 1963 roku. Skoro ten niezwykły materiał wykazuje efekt pamięci kształtu oraz pseudosprężystość, to domyślacie się na pewno, iż znalazł szerokie zastosowanie w praktyce. Jestem przekonana, że wielu z Was miało już nawet styczność z nitinolem, gdyż bardzo często materiał ten umieszczany jest w postaci drutu czy też sprężyny w mechanizmie zabawek. Najszersze zastosowanie ma jednak w medycynie, w takich obszarach jak chirurgia ortopedyczna, gdzie stosowany jest do zabezpieczania ścięgien, więzadeł i innych miękkich tkanek, a także w dentystyce czy ortodoncji. Prowadniki nitinolowe używane są także do prowadzenia cewników w trudno dostępnych miejscach ciała. W przeciwieństwie do stali nierdzewnej są odporne na zagięcia. Są one dużo bardziej korzystne przy tego typu zastosowaniu, gdyż drut z nitinolu jest elastyczny i może bez uszkodzenia przemieszczać się w organizmie. W tych miejscach, w które nie są idealnie proste i będą wymagać pokonania bardziej złożonej drogi, by dotrzeć w konkretne miejsce wewnątrz organizmu. Nitinol będzie umożliwiał płynne obracanie i przekazanie momentu obrotowego. Przy zastosowaniu w formie implantów dobór stopów niklu i tytanu w utworzonym nitinolu musi zapewnić temperaturę przemiany odwrotnej powyżej temperatury ludzkiego ciała. Podczas wykonywania operacji będzie istniała wówczas możliwość sterowania kształtem tak utworzonego implantu poprzez regulację temperatury. Zmniejszając dopływ ciepła zatrzymuje się proces odzysku kształtu, a poprzez ponowne nagrzanie implant odkształci się w kierunku swojego pierwotnego kształtu i tak aż do wykorzystania całkowitej jego zdolności do odkształcania się. Skoro mówimy o zastosowaniu w ludzkim ciele, to należy także dodać, że materiał ten umieszczony w surowej postaci nie byłby obojętny dla organizmu, gdyż jest silnym alergenem i niestety wykazuje właściwości rakotwórcze. Dlatego też, by nie stwarzać zagrożenia dla organizmu, przed tego typu zastosowaniem musi być odpowiednio przygotowany. By pokazać Wam zachowanie się nitinolu, przygotowałam dla Was proste doświadczenie. Poprosimy Roberta i Tomasza o dowolne zgięcie dwóch drucików. Następnie oba poddamy działaniu wysokiej temperatury poprzez zanurzenie ich w gorącej wodzie. Zobaczcie, co się stało. Zapewne domyślacie się, który z chłopców otrzymał do zginania nitinol, a który z nich stal.
Kolejnym z materiałów, które dzisiaj chciałabym dla Was omówić, jest materiał hydrofobowy. Oznacza to, że jest to rodzaj materiału, którego właściwości powodują odpychanie się cząsteczek wody, co sprawia, że powierzchnia materiału, na której umieścimy materiał hydrofobowy, będzie niezwilżalna przez wodę. Hydrofobowość jest odwrotnością hydrofilowości, czyli sytuacji, w której cząsteczki chemiczne mają skłonność do łączenia się z wodą. Dzisiaj skupimy się jednak na materiale hydrofobowym, czyli takim, który będzie odpychać cząstki wody i stanie się dla niej nieprzepuszczalny. Co więcej, wykorzystując tę właściwość, jednocześnie nie ograniczamy przepuszczalności dla powietrza, nie wpływamy także w żaden sposób na elastyczność materiału. Poprzez utworzenie powłoki hydrofobowej na zabezpieczonej powierzchni powstanie niewidzialny film o minimalnej grubości liczonej w nanometrach w przypadku nanoimpregnatów, które dzisiaj będziemy testować. Warstwa impregnująca, wykorzystując siły oddziaływań powierzchniowych, odpycha cząsteczki wody, co zauważalne jest jako perlenie wody i jej samoczynne spływanie z powierzchni. Ciekawym zagadnieniem jest to, gdzie pierwotnie odkryto hydrofobowość. Jak to często bywa z innowacjami, zjawisko po raz pierwszy zostało zauważone w przyrodzie. Tak, to właśnie matka natura daje nam najcenniejsze wskazówki, które najczęściej następnie próbuje się odtworzyć. Rośliną, na której się wzorowano, był lotos. Liście lotosu mają doskonałe zdolności hydrofobowe, powodujące całkowity brak przylegania czy wchłaniania wody. Sprawia to, że liście i kwiaty lotosu zawsze pozostają czyste, mimo tego, że rosną w mulistych akwenach wodnych. A tak nawiasem mówiąc, szkoda, że nie możemy skorzystać z tej właściwości w naszych domach podczas sprzątania. Powracając jednak do sedna zjawiska, mikroskopowa struktura powierzchni liści, a także jej skład chemiczny powodują, że liście te nie zamakają. Krople wody toczą się po powierzchni, przypominając płynną rtęć i jednocześnie zbierając zanieczyszczenia. Zjawisko to nazwano efektem lotosu. Gdzie obecnie najczęściej wykorzystujemy omawiane zjawisko? Na przykład przy próbie zabezpieczenia tkanin różnego rodzaju przed przemakaniem, ale także w motoryzacji do zabezpieczenia przed brudem lakieru samochodowego lub szyb, a także innych zewnętrznych elementów. Nasze dzisiejsze doświadczenie polegać będzie na zanurzeniu dwóch takich samych przedmiotów i obserwacji, który z nich został poddany działaniu środka hydrofobowego. Niesamowitym materiałem, który chciałabym Wam przedstawić, jest gal. Jest to metal, który posiada nieco inne właściwości, aniżeli typowe metale, które kojarzą nam się z bardzo wytrzymałymi materiałami. Gal jest nieco inny, chociaż wyglądem przypomina typowy metal.
Gdyż jest koloru srebrzystego, to jednak jego temperatura topnienia jest dużo niższa w porównaniu do innych metali, bo wynosi zaledwie około 29,8 stopni Celsjusza. Oznacza to, iż metal ten może roztopić się w naszych dłoniach. Na szczęście jest on bezpieczny dla ludzkiego organizmu, choć po zamianie w ciecz przypomina wyglądem rtęć, która jest już dla nas szkodliwa. Gal ma szerokie zastosowanie praktyczne. Jest wykorzystywany przy produkcji półprzewodników, więc znalazł zastosowanie chociażby w naszych telefonach, w niektórych ładowarkach do telefonów, a także w diodach LED-owych, czyli w małych świecących półprzewodnikach. Stosowany jest do produkcji luster, a także termometrów wysokotemperaturowych. Możecie go także wykorzystać przy sztuczkach iluzjonistycznych, zginając bez większego wysiłku element wyglądający jak wykonany z typowego twardego metalu, na przykład łyżeczkę. Do naszego ostatniego dzisiejszego doświadczenia przygotowaliśmy gal uformowany w postaci ananasa. Spróbujmy go teraz potrzymać przez chwilę w dłoni. By przyspieszyć proces topnienia, możemy go wrzucić do gorącej wody i zaobserwować, jak z fazy stałej przejdzie w fazę płynną. Materiał ten może być ponownie wykorzystany do utworzenia pożądanego kształtu dzięki umieszczeniu go w dowolnej formie i obniżeniu jego temperatury, co sprawi, że ponownie zamieni się w fazę stałą. Mam nadzieję, że udało nam się Was zaciekawić doświadczeniami oraz przybliżyć co nieco właściwości tych czterech wybranych niesamowitych materiałów. Dziękujemy Wam za uwagę. Do zobaczenia.